No i wieje, i zakłóca, i panie, co panie zrobisz? Moi drodzy, prośba do was, jak jesteście na swoich ogrodach, działacie, pomyślmy o naszych małych, skrzydlatych przyjaciołach, o tych najmniejszych i o tych większych. Myślę tutaj o pszczołach, którym w takie upalne dni, jak dzisiaj, jak było wczoraj, temperatura przekroczyła 30-33 stopnie w cieniu. Jest bardzo ciężko, więc porozkładajmy w różnych miejscach swojego ogrodu jakieś płytkie naczynka, w których znajdzie się woda do picia dla nich. Może być zakrętka do słoika, może być jakiś stary podstawek, byle to było płytkie naczynie, żeby te owady się nie topiły w nich. I żeby mogły się napić. One robią dla nas wiele pożytecznego. Zróbmy dla nich też coś dobrego. Ja pomyślałem również o ptakach. Zostawiłem tu taką płytką kuwetę z wodą. Widzę, że chyba korzystają z tego, bo jest dosyć już ta woda taka zanieczyszczona. Także mogą się w tym pluskać. Wczoraj widziałem taką akcję przy mojej beczce z wodą. No czaiły się kosy, tak? Jeden był taki skąpany, to raczej jest dla nich niebezpieczne kąpiel w takiej głębokiej beczce. Kilka lat temu w takiej beczce znalazłem utopionego ptaka, także jakoś chciał się ochłodzić i chyba mu się nie udało. Także taka płytka kuweta z wodą to będzie lepsze miejsce dla nich, żeby się mogły schłodzić, żeby mogły żyć. Proszę was o to i dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Pomidory to bez wątpienia rośliny światło i ciepłolubne. Optymalna temperatura do ich uprawy waha się pomiędzy 23 a 27 stopni Celsjusza. Jak jest za zimno, to niedobrze. Nic nie rośnie, wszystko stoi w miejscu, pojawiają się niedobory składników odżywczych, no ale na szczęście ten okres dość szybko mija. Kiedy jest zbyt gorąco, no to też niedobrze. Powiedzmy powyżej 30-35 stopni, no zaczynają się problemy. Rośliny rosną jak wariaty. Oczywiście mówię tutaj o częściach zielonych, liściach, łodygach i tak dalej, pędach bocznych, ale problemy zaczynają się z zapylaniem kwiatów, zawiązywaniem się owoców. Czmiele, które jeszcze w miarę są chętne do odwiedzenia naszych osłon, żeby zajrzeć tutaj do tych kwiatków w poszukiwaniu jakiegoś pyłku czy czegoś tam. Nie wiem, co one tam mogą sobie znaleźć. Raczej nie będą skore, żeby tutaj wlecieć przy tej temperaturze, więc musimy pomagać roślinie zapylić się właśnie poprzez potrząsanie tymi gronami kwiatowymi. To czasami też nie daje efektów. Roślina zrzuca takie kwiaty, czasami nawet całe grona. Ten plon nam się oddala, tak? Musimy czekać na następne grona kwiatowe. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest sprytna. Pomidory są sprytne, one przechodzą z takiego trybu generatywnego, czyli rozmnażania się, kwitnienia, zawiązywania owoców, w tryb wegetatywny, czyli produkcji właśnie tego zielska, które jakby dla nas, no do niczego się nie nadaje, tak? W warunkach amatorskich utrzymać odpowiednią temperaturę pod osłoną, no to nie jest proste. Jedyne, co możemy zrobić, to rozszczelnić naszą szklarnię czy tunel foliowy, potwierać wszystkie drzwi, okienka. Możemy zacienić taką osłonę, malując szyby czy folię wapnem rozrobionym z wodą, naciągając jakąś siatkę, matę zacieniającą. I liczyć na to, że temperatura pod naszą osłoną ewentualnie będzie taka sama jak na zewnątrz, czy na zewnątrz w cieniu. Ja tutaj nie będę wspominał o jakimś tam wymuszaniu obiegu powietrza, o wstawianiu jakichś klimatyzatorów i zbijaniu tej temperatury. Bo wiecie, to jest uprawa hipisiarska, amatorska. No to takie tam, taka mechanizacja w tunelach odpada. W tym sezonie udało mi się uzyskać dość dobry efekt poprzez zastosowanie białej folii, która ma jakiś filtr UV. I w tym momencie na zewnątrz, w cieniu, jest około 32-33 stopni Celsjusza. U mnie w namiocie
tym momencie jest około 27,5 stopnia. Także to jest bardzo dobry efekt. Powiem Wam jeszcze, że ja wcześniej stosowałem różne metody, żeby zbijać tą temperaturę. Pierwsze to było właśnie malowanie wapnem. Ja się śmieję w tym momencie, bo pamiętam, że zaraz po pierwszym opadzie deszczu całe te wapno mi spłynęło z tej folii. No i trzeba było odnawiać ten malunek, poprawiać ten proces cały po każdym opadzie, tak? Nie dawało to zbyt dobrych efektów, tym bardziej, że nie miałem w tym foliaku jeszcze no, tak rozległych otworów drzwiowych, okiennych, żeby no, mogła następować taka swobodna wymiana powietrza. Następnie, pamiętam, zacząłem stosować agrowłókninę, umieszczając ją pomiędzy konstrukcją namiotu a folią i w ten sposób zacieniając rośliny. Oczywiście ona przepuszczała sporo tych promieni słonecznych, temperatura mimo wszystko i tak no, rosła. Słuchajcie, robiłem nawet wywieczniki w sklepieniu moich namiotów. Dosłownie wyglądało to jak wyjście na dach w kamienicy. I to już dawało też dość dobry efekt. Około 1 do 2 stopni ta temperatura spadała, ale to jeszcze nie było to. Ostatnimi czasy używałem takiej ciemnozielonej siatki, maty, nie wiem jak to nawet tkaniny nazwać, syntetycznej do zacieniania, do maskowania różnych rzeczy. Często widzę to na balkonach. Ja to gdzieś kupiłem w jakimś markecie, nie za szeroka, starczała tylko tyle, żeby umieścić ją na dachu, na sklepieniu namiotu, od zewnątrz oczywiście, po dwóch stronach naciągnięte sznurki, żeby to się jakoś trzymało, żeby wiatr tego nie zwiał. No i to dość dobrze zacieniało te namioty, z tym, że słońce padające na ścianki, czyli z boku, no, podwyższało tą temperaturę i też nie dawało to pożądanego efektu. A w tym sezonie pozyskałem taką właśnie białą folię z filtrem UV. To jest folia do zabezpieczania XPS-ów, żeby nie traciły koloru na słońcu, czyli do zabezpieczania materiałów budowlanych. Ja jak tylko zobaczyłem tą folię, to od razu wiedziałem, co jest grane, także przytuliłem sobie ją. No, skończyłaby na recyklingu, także jeszcze się do czegoś teraz nada. Namioty mam ustawione w tym kierunku, jest południe, południowy zachód, więc to promieniowanie jest największe i na tej ścianie plus częściowo sufit umieszczona jest taka folia. Ja nie wiem, czy wy widzicie w ogóle słońce gdzieś tutaj. O, jak ładnie ta folia blokuje to promieniowanie, przez co wszystkie obiekty ożywione, nieożywione, które znajdują się tutaj w namiocie, po prostu nie wchłaniają tego promieniowania, w ten sposób się nie nagrzewają. I ta temperatura jest właśnie taka przyjazna, włącza się, wręcz idealna, 27,4 stopnia. Coś takiego również zastosowałem w pozostałych namiotach. Tutaj częściowo, bo folia ma około 3,30. Namiot ma 4 metry, także nie starczyło na cały. Tak. Ładnie, przyjemnie i chłodno. A tutaj już jest wręcz idealnie. Piękny, przyjemny przewiew. Tak jak mówiłem, wielokrotnie już powtarzałem. Małe okienko, jedne drzwiczki do namiotu to jest zbyt mało, żeby następowała wymiana powietrza. Musi tych otworów być więcej, muszą być lepiej usytuowane. Ja w poprzednie lata nawet wycinałem te dolne szczyty. W każdym namiocie robiłem tych dziur pełno. Tutaj wycinałem, z tyłu wycinałem wszystko, żeby tylko był przewiew i mimo tego temperatura była bardzo wysoka w tunelach. A teraz jest dobrze. Szczytowe okienka. Tu drzwi plus ta folia robi robotę. Także w ten sposób rozwiązałem sobie problem z wysoką temperaturą,
namiotach. Nie popadam w jakąś euforię, ponieważ siedząc tu i mówiąc do Was, zauważyłem, że na pomidorach siedzi mszyca gdzieniegdzie i trzeba będzie się tym zająć. Także jak nie urok, to sraczka, jak nie jedno, to drugie. Zawsze jest coś do roboty. Dobrze. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczyska. Hej.